Siemanko moi drodzy, nie ukrywam, że w ostatnich dniach żyję w ciągłym biegu, zatem tym razem tytułem wstępu naprawdę króciutko. Henke ostatni raz pojawił się na kanale niemal rok temu i to z takim luźniejszym numerem, a niedawno po bodajże 3-letniej przerwie wrócił z nowym singlem, który nie dość, że podobno jest w poważnym klimacie, to jeszcze według wielu jest zajebisty. A przy okazji ja zwyczajnie lubię gościa, więc tak po prostu lecimy z tematem. Henke, start, zapraszam. Pierdalam się do klubu, dwie minuty, każdy tańcz. Dzieciaku, chodź pod scenę, wykołyszę cię jak szanty. Dobrze wiem, że masz blokady, stąd ta dawka motywacji. Sam paka albo więcej i mam wyjebane fałdy. Kiedy to robię, to robię to. Tak, zamykam oczy, wiruje mi świat. Życie mi znowu wróciło na start. Jedyne co mnie ratuje to rap. Okej. Akurat nie dokończył, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że tam powinien być rap. Sami wiecie, że czasami po prostu z kontekstu wersu wynika totalnie oczywisty rym, co absolutnie nie jest niczym. Nie wiem jeszcze, co się stało, że życie Kękiego wróciło na start i tylko w tym domniemanym rapie znajduje ukojenie w tym trudnym, jak mniemam, dla niego czasie, ale zakładam, że w dalszej części utworu się dowiem. Natomiast rozumiem, że to intro, bo to nie była chyba jeszcze zwrotka, ma być wyrazem świadomości Kękiego, że pomimo tej przerwy wciąż wystarczą mu dwie minuty, żeby rozbujać tłum w klubie i jednocześnie wyrazem takiej solidarności z osobami, które ze względu na różne swoje blokady, na przykład ze względu na swoją tuszę, mogą czuć się skrępowane, onieśmielone. Henki podkreśla, że no, sam nie jest w najlepszej formie i ma w to wyjebane, więc miej i ty. Spoko, zobaczymy jak dalej. Nie ratuje to. Przez traumy za dzieciaka się opakowałem w kokon. Wystawiam z niego rękę, kiedy łapię za mikrofon. Wypluwam tak emocje, potem chowam się na nowo. Dekada na terapii, dalej czuję się sierotą. No, teraz mamy zwrotkę. A na jej początku w zasadzie potwierdzenie tego, że Kękę właśnie w tym rapie znajduje ukojenie. Jest w stanie, kiedy robi rap, na chwilę wyjść z tego kokonu, w który obudowały go wcześniejsze trudne przeżycia. No, wydaje się, w zasadzie to nie wydaje się, tylko teraz to już mam pewność, że tak jest, jak trochę tych rapów posłuchałem, że bardzo wielu artystów tak ma. W sensie, że traktują tworzenie jako formę chwilowego uwolnienia się, czy ucieczki z tego kokonu. No i że w znakomitej większości swoje najlepsze rzeczy tworzą właśnie wtedy, kiedy życie im się wali. A co do dekady na terapii, no, są pewne przeżycia, pewne rany, które terapia może pozwolić zrozumieć, zaakceptować, jakoś z nimi żyć. Ale ani po dekadzie, ani dwóch, ani trzech, żadna terapia nie da rady nam tych ran na dobre wyrzucić z bani. Tak po prostu jest. Dekada na terapii, dalej czuję się sierotą. Widzę więcej, ale paranoik to diagnoza jak alkoholizm. Leki długo mnie trzymały w pionie, dziś gotowy cierpieć, byle rozpierdolić. O czym mam ci się rozwodzić, że będziemy się rozwodzić. O koncerty dalej pytaj, patrzysz, a o resztę już nie, czasem nie wychodzi. O kurde, czyli wychodzi na to, że to rozwód, który jak wynikałoby z czasu przyszłego, użytego w wersie jest w trakcie, jak mniemam, stanowi ten, no pewnie nie jedyny, ale jeden z głównych powodów, dla których Kękę musi ratować się rapem. No słabo. I jak rozumiem, to Baszysz, to jest jakiś pseudonim artystyczny jego żony? Albo coś w tym stylu? Nie wiem, może jakaś nazwa firmy. W sensie, że w każdym razie, przepraszam, dalej ona się będzie zajmować organizacją koncertów Piotra, ale
Poza tym niczym więcej związanym z nim. Też trochę dziwna sytuacja, nie? Bo takiej opcji, no raz na jakiś czas będą się musieli jakoś tam przecinać, a to może być bolesne dla obojga. No ale nie wnikam, są dorośli, ich decyzja. No i co ciekawe, jak słyszymy, Kenki postanawia odstawić leki, które jakoś tam pozwalały mu trzymać fason. Chyba żeby, jak rozumiem, bardziej doświadczać smutku czy tych negatywnych emocji, bo zdaję sobie sprawę, że pod ich wpływem będzie tworzył najlepsze, najmocniejsze traki, czyli dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Choć trochę wychodzi na to, że Kenke, znając siebie, jak mniemam, i mając wybór, co bardziej pomoże mu się jakoś pozbierać leki czy rap, stawia na rap. I słusznie, bo lekami sceny nie rozpierdoli. Chodzić o koncerty, dalej pytaj paszysz, a o resztę już nie, czasem nie Paszysz. wychodzi. Zamykam oczy, wiruje mi świat. Życie mi znowu wróciło na stan. Jedyne co mnie ratuje to rap, jedynie rap. Jedyne co mnie ratuje to kiedy robię to. Tak, zamykam oczy, wiruje mi świat. Życie mi znowu wróciło na stan. Jedyne co mnie ratuje to rap, jedynie rap. Jedyne co mnie ratuje to nic nie leczy jak czas rapy. Czas minął, odsłaniam karty. Parę plotek w mego życia tali tu gdzie harty. Talent to jedyne asy. Desz na głowę kapie. Ja jak za każdym razem co ocieram oczy, potem kurwa wstaję i jadę dalej. Już nie młody, ale Stary chcę mam. mocniej. Jak coś robić to dobrze. Lata odkąd już nie byłem głodny, ale z chęcią jeszcze coś przekąsę. Wszystko świeże, rap emocje jest wszystko świeże. Trochę spałem, ale właśnie wstałem. Budzik przeczy, jest 4:15. Okej. Okay. Utwór w zasadzie kończy się drugą zwrotką, więc zanim jeszcze przejdę do takiego ogólnego podsumowania, to najpierw krótko się do niej odniosę. A jej treść w moim odczuciu stoi w takiej opozycji do zwrotki pierwszej, gdzie mamy przywołanie trudnych przeżyć z przeszłości i nie tylko. Natomiast tutaj, w tej drugiej zwrotce, słyszymy, że najlepszym lekarstwem na wszystko dla Kenkiego jest czas i rap, gdzie czas już minął, zapewne pod postacią tej przerwy odtworzenia, więc pora na rap. Ale co dla mnie chyba najważniejsze, to, że ta druga zwrotka jest takim potwierdzeniem prawdziwości słów, które Kenki rzucał w swoich utworach na przestrzeni czasu. W sensie, mnie jest bardzo daleko do stwierdzenia, że ja słyszałem jakoś bardzo dużo jego twórczości, ale z tej, którą słyszałem, wynoszę takie przeświadczenie, że Kenke to jest gość, który się nie poddaje, który ociera oczy, wstaje i jedzie dalej, od zawsze. Jak na ficie u polskiej wersji nawinął na przykład jak się męczę, to się trzymam z dala, potem nazad, bo znów sumienie każe działać. Czy czasami przerwa, jeśli grzeje się głowa, potem wracam, bo wiem, że życia szkoda. Czy to, co się wydarzyło, nie potwierdza tego, że gość po prostu na trakach nie pierdoli farmazonów, tylko naprawdę wierzy w to, co nawija i zgodnie z tym postępuje? Nie było lekko, więc przerwa. Dalej nie jest lekko, ale wraca. Spał, ale wstał. I po tej drzemce jeszcze chętnie coś przekąsi. Jak dla mnie zajebiście. No i tytułem tego takiego ogólnego podsumowania powiem również krótko, że z jednej strony oczywiście szczerze szkoda mi Piotra, że musi znowu przechodzić w swoim życiu przez trudny okres, ale jednocześnie wierzę w niego i cieszę się, że postanowił ponownie poszukać ukojenia w rapie, bo to może zwiastować nadejście w niedługim czasie naprawdę dobrego materiału, który z chęcią sprawdzę. Jeżeli chodzi konkretnie o numer Start, to oprócz tego, że jest nieco przykrótki, to szczerze mówiąc nie bardzo mam ochotę się do czegoś przyczepić. Tekst, brzmienie, klip, wykonanie, no wszystko jest, jak to się teraz popularnie, acz debilnie mówi, i tym miłym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę o lajka i suba. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!